Rosja w wskrzesieniu naniosła trzeci masowany rakietny udar po Ukrainie za ostatnie cztery dnia i второй po stolicy strony Kijew. Przy obstrzelie Lwowskiej oblasti jedna z rakiet nienadolgo weszła w powietrzne przestrzeń Polski. Obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną na wysokości miejscowości Oserdu w województwie, Lubelski, w województwie lubelskim i przebywał na terytorium naszego kraju przez 39 sekund. Wleciał w głąb naszego kraju na głębokość około... Tysiąca do 2000 metrów. Przez cały czas obiekt był monitorowany przez polskie systemy radiolokacyjne. При ataku na Kijów по danym местных властей Rosja использовала крилатори ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков tu 95 МС. Как сообщается, жертв i rozruszenie w stolicy nie. Российским ударом также подверглись Херсонская, Николаевская, Одесская и другие области. А ВСУ сообщили о поражении еще двух российских кораблей и Центра связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Речь идет о десантных кораблях «Ямал» и «Азов».